Dzisiaj z nami jest Rafał Ryterski. Do której kamery? No, cześć, dziękuję ci bardzo, że przyszedłeś. Wiem, że jesteś bardzo zajęty. No, chwilowo rzeczywiście nawał roboty. No. Takie, znaczy nawał, no też nie przesadzajmy, ale także za kilka godzin właśnie mam pociąg do Wrocławia. No. Za parę dni premiera. No, to dziękuję ci jeszcze raz. Powiedz trochę, czym się zajmujesz, co robisz? To tak przedstawię się, no, tak zacznę od początku. Nazywam się Rafał Ryterski i jestem kompozytorem, artystą multimediów, multimedialnym i też od jakiegoś czasu już siebie określam chyba jako aktywistę po prostu. Tak, no zajmuję się, jakby moim głównym medium jest rzeczywiście muzyka, chociaż ostatnio coraz bardziej skręcę to w sztukę performatywną, a nawet teatr. Tak, no ostatnio jest mi chyba bliżej do teatru niż takiej absolutnej muzyki, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę współczesną, z której się wywodzę. Widziałam ostatnio na Instagramie bardzo fajny ten teatr we Wrocławiu chyba, albo w Łodzi. We Wrocławiu. Znaczy, no tak, teraz właśnie pytanie, który? Bo rzeczywiście robiłem, w tym roku mam jakąś taką pasę, że w ciągu 4-5 miesięcy będę robić w sumie, zaraz, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, sześć teatrów różnych. W sensie spektakli, projektów teatralnych. No tak, jest tego sporo. Właśnie, bo ogólnie masz taki opis, że sound designer, instalacje, multimedia i teatry. I na koncertach też robisz różne rzeczy, festiwale. Jak ci się udaje to wszystko połączyć? To jest... Next question, nie. Mam tak, że... Wydaje mi się, że takie holistyczne myślenie o tym, co robię, o tym, co się robi, przyszło do mnie bardzo naturalnie. Było tak, że ja w czasie studiów już gdzieś, poza tym, że pisałem muzykę, a kończyłem kompozycję w Warszawie i w Aarhus w Danii, poza tym, że już się interesowałem jakąś sztuką performatywną, to też oczywiście jeszcze robiłem elektronikę. No i też no, przede wszystkim tak zwany noise music, czy tą muzykę współczesną, nie? Czyli te wszystkie szumy, zgrzyty, piski, pocieranie. Glitche. Tak, tylko że instrumentalne właśnie. Natomiast już na studiach poczułem po prostu, że it's not enough. No i też mój mózg ma po prostu taką tendencję do, nie powiem, że rozpraszania, ale do rozpraszania też się, ale taką cechę, że po prostu rzeczywiście myślę dosyć wielokanałowo, wielomodułowo o tym, co robię. To też... To, że robię teatr, czy robię rzeczy około teatralne, jest jakąś tam chyba naturalną wypadkową tego, że jestem, po prostu robię muzykę. Co do muzyki tanecznej, uważam, że każdy powinien tego spróbować, kto robi muzykę, że to jest super cudowna sprawa, pobawić się po prostu. Pobawić to jest może złe słowo, ale pograć trochę z własnym wizerunkiem, pograć trochę też z własną estetyką. I mi to przyszło dosyć naturalnie też, bo zawsze chciałem to robić. Natomiast no też jeszcze taką inną częścią mojej działalności jest oczywiście bycie kuratorem. Obecnie jest tak rzeczywiście, że nadal jestem bardzo związany z festiwalem Warszawska Jesień. Natomiast poza tym też no, zostałem zaproszony do współpracy w TR Warszawa. Mam za sezon artystyczny planować, planować to jest dużo powiedziane. Po prostu mam być jakimś takim gościem, personą z zewnątrz w sezonie 2025-2026. No tak, no i tam rzeczywiście też mam być odpowiedzialny za wydarzenia muzyczne, czy też muzyczno-teatralne. Okay. I t- t-
Wydaje mi się po prostu, że to jest takie dosyć naturalne, że jak się robi jedną rzecz, to nagle się odkrywa, że o, tutaj to jest po prostu, to też mnie interesuje, to też mnie interesuje, a to z kolei mnie nie interesuje. Na przykład no, nie robię muzyki takiej stricte komercyjnej. Może mógłbym, ale tego nie robię. Rzadko mam okazję robienia muzyki do filmu, z czym też nie mam problemu, no ale jakby to nie jest działka, którą kiedykolwiek jakoś rozwijałem. Bo chyba po prostu mnie interesuje przede wszystkim ten aspekt performatywny. Oczywiście są wyjątki, nie mówię, że nigdy nie robię muzyki do jakichś filmów, etiud studenckich czy coś. Bo robiłem. Tak samo, nie wiem, no, czasami zdarza mi się robić coś komercyjnego, ale to tak po prostu no, kwestia wyboru, nie? Co chcesz rzeczywiście robić. No, ale to jest bardzo fajne, bo na przykład żyłem przynajmniej z myślą, że jak zaczynasz coś, to musisz przynajmniej kończyć tym samym. Albo wbijano mnie to, nie wiem, ale wiesz, że jak zaczynam już być, na przykład rysuję, jestem ilustratorem, to idę też dalej. Ale w ciągu tych studiów spróbowałam tyle różnych rzeczy i teraz staram się to wszystko pojednoczyć i zrobić w tym coś jedno. I właśnie rozumiem, że raczej będę to tym typem osoby, który będzie próbować wszystko i gdzieś tu iść i tu trochę i tam i w ogóle tak wiesz. Mhm. Właśnie tak jak w sumie ty robisz, że i teatr, i koncerty, i konferencje jest bardzo, bardzo... W sensie to jest bardzo blisko w sumie dla mnie. Mhm. No. Wiesz, myślę sobie, że w ogóle to jest jakaś cecha współczesna, dlatego że... Mam wybór? Tak, ale też to jest też to, o czym piszę, bo że mamy wybór, ale po drugie też, że dzisiejszy rynek jest bardzo dynamiczny, że rynek pracy jest praktycznie co roku się zmienia, ewoluuje. Sektor IT jest coraz bardziej obszerny i Yuval Noah Harari pisze o tym, że po prostu to jest jakaś to jest cecha, którą musimy wszyscy nabyć w dzisiejszych czasach. To taka adaptacja do warunków, że ja też na przykład nie mam tak, że ostatnio sobie to uświadomiłem, że bardzo kocham swoją pracę. Natomiast warunki finansowe w Polsce, robienie sztuki w Polsce staje się prekariatem niemalże jakimś. I zdaję sobie sprawę z tego, że okej, no ja na razie mam bardzo komfortową sytuację, rzeczywiście mam dużo tej pracy i mam takie super, ale jak przyjdzie taki moment na przykład, że będzie gorzej, to nie mam problemu z tym, żeby się na przykład przebranżowić, żeby zacząć, nie wiem, programować. Zwłaszcza, że to jest też coś, co bardzo lubię i trochę tam umiem coś zaprogramować już, więc nie miałbym jakichś wielkich trudności, żeby po prostu się też w to wgryźć. Albo nie wiem, no, mogę robić inne rzeczy, no, może będę uczyć w szkole jakiejś muzycznej, nie wiem, jakby nie mam z tym, powoli się godzę z tym, że kocham swoją pracę, kocham robić to, co robię. Natomiast ta adaptacja, ta możliwość zmiany jest kluczowa w dzisiejszej rzeczywistości. Tak, jest bardzo wszystko niepewne i zmienne. Dokładnie, ale też po prostu nasze zainteresowania są różne i one się też zmieniają w czasie. Ja nie mówię, że muzyka mi przestała interesować, czy sztuka, absolutnie nie. Mam wrażenie, że mam coraz większą zajawkę, ale taką zdrową właśnie, że mam do tego też jednocześnie dystans, że są inne aspekty życia, które są bardzo ważne. No tak. Mówiłeś, że właśnie może będziesz uczyć w jakiejś szkole. Uczysz u nas? Tak. Opowiedz trochę, jak się dostałeś w ogóle tutaj? Ojojoj. Ja byłem na twoim warsztacie. Tak, no właśnie. Było półtora albo dwa lata temu, chyba coś w tym stylu. To było prawie dwa lata temu, tak. Zacznijmy od tego, że ja zostałem zaproszony tutaj jeszcze przez moją koleżankę. Chyba to był 2020 albo 2019, już nie pamiętam. I Justyna zaprosiła mnie tam na chyba dwa zajęcia. Zajęcia w ilości dwóch, to nie wiem, powiedzmy 4 godzin czy 3.
czyli czterech wykładowych, szybko matematyka. I no tak, no i po prostu odbyłem te zajęcia ze studentami, przekazałem mniej więcej to, co wam przekazałem rok później w tydzień na warsztatach, które trwały po 7-8 godzin dziennie. Oczywiście takie zajęcia, gdzie to po prostu trwa, nie wiem, 3 godziny w sumie, to był taki no, eksperyment. Okazało się, że jest zainteresowanie spore chyba tym, w sensie dźwiękiem, robieniem audio i uczeniem się na temat audio. No i to ostatecznie spowodowało, że w 2022 zostałem zaproszony tutaj na prowadzenie właśnie tych creativity workshops. I tak zostało. No. W tym roku też prowadziłem zajęcia na tych Creativity Workshops. Plus miałem w końcu, też zostałem zaproszony do współprowadzenia seminarium pracy licencjackiej, czy tam dyplomowej. Możesz być superwizorem? Chyba nie mogę, bo to było, tylko prowadziłem seminaria takie przygotowawcze na drugim roku. To jest chyba czwarty semestr, tak? Tak, czwarty semestr. Właśnie też tam Kuba Karpoluk prowadzi te zajęcia i jeszcze jedna osoba, już nie pamiętam kto. Ja też nie powiem, to jest na chyba ścieżce 3D. Tak, to jest właśnie na 3D. Nie trafiłam niestety, ale pamiętam ten warsztat, bo świetnie. I naprawdę było dużo osób zainteresowanych, bo potem wszyscy się zebraliśmy i tak chcemy przedmiot, w sumie takie audio i chcemy też, żeby było super, bo było no, bardzo miło, przyjemnie i też dużo staliśmy. My w sumie uczymy audio w Adobe. Tak, Audition, prawda? Adobe Audition, tak. Ty uczyłeś tego Ableton? Tak, Ableton Live. Mogliśmy też zobaczyć trochę z innej strony, bo to nie jest jakby to samo. Audition jednak zajmuje się bardziej taką ścieżką dźwiękową do filmów, mi się wydaje, do takich audio, albo nawet z tworzeniem historii. A w Abletonie możesz robić muzykę. Dokładnie. Dokładnie. No Ableton niestety jest tutaj trudna, no, smutny fakt, a mianowicie reklamujemy po prostu tutaj Abletona, który też nie jest jakimś idealnym programem do pracy z muzyką. Ma swoje wady, ma swoje ograniczenia, ale jednocześnie no jest dosyć prostym programem do opanowania. I też jest teraz takim no, chyba najbardziej, nawet nie chyba, tylko na pewno jest najbardziej popularnym programem do robienia muzyki i też muzyki na żywo. No mniejsza to jest po prostu dosyć prosty. I tak, no Adobe Audition no na pewno nie jest programem do robienia muzyki, bezsprzecznie. Ja też muszę przyznać, że a propos tamtych warsztatów mi się też, to był fajny czas, w sensie takim, że był chaos, było dużo takiego, co się dzieje. To chyba było dopiero po skończeniu tego też koronawirusa, ale jeszcze nie było takie skończenie. Tak, tak. Więc było takie trochę mieszane, takie trochę zdalnie, trochę na miejscu. Ja pamiętam, że chyba wszystkie zajęcia prowadziłem na miejscu, bo powiedziałem, że nie rozumiem. Ale na przykład prezentacja była zdalnie. I mieliśmy bardzo dziwną sytuację, gdzie była wyświetlana muzykę u nas. Tak, dokładnie. Ale mieliśmy, nie wiem, czy pamiętasz, było w ogóle tak zabawnie, że myśmy wszyscy się spotkali ostatecznie, prawie wszyscy spotkaliśmy się na prezentację w tej samej sali, gdzie pracowaliśmy przez cały tydzień. Wszyscy byli zdalnie, wszyscy inni, a nasze zajęcia nie, jakby po prostu zaparte, mieliśmy je stacjonarnie na miejscu. I to było bardzo fajne. Poza tym w ogóle miałem też takie poczucie, że byliście grupą, która po prostu była taka, które się chciało. Było bardzo dużo osób, po prostu, które naprawdę chciały. I to było chyba najfajniejsze, że po prostu to wasze zaangażowanie. I tak naprawdę dopiero niedawno znalazłem, że okej, muszę gdzieś odłożyć te wszystkie pliki, bo miałem waszą muzykę gdzieś na kompie po prostu cały czas. I miałem takie, kurczę, gdzieś to muszę w końcu gdzieś przerzucić w archiwa czy coś. Bo pamiętam zresztą, chyba tak myśmy rozmawiali o tym, żebyś, bo zrobiłaś track, w którym były dźwięki wody. Tak, pamiętam to i cię zachęcałem, żebyś trochę pogrzebała i może zrobiła właśnie jakiś taki krótki
krótkie radiowe show czy słuchowisko, w którym właśnie mówisz, czytasz tekst o wodzie, to pamiętam. No nie, no po prostu mieliście też super mnóstwo fajnych produkcji ostatecznie. To było takie, że miałem takie wow, że było dużo różnych podejść do tematu, dużo różnych pomysłów i byłem po prostu pod dużym wrażeniem tego wszystkiego. Ja też z tego coś fajnego wyciągnąłem dla siebie, więc myślę, że jedna i druga strona były tak usatysfakcjonowane, mam nadzieję. No, czytałam wczoraj też jakiś wywiad z tobą i tam mówiłeś o bardzo ciekawej rzeczy, która mnie w sumie też interesuje. To temat zestawienia realności i wirtualności, że czym jest właśnie te wirtualne i tak samo, że z dźwiękiem. Mm-hmm. Grasz na gitarze, słyszysz tą gitarę, ale jak to chuj, przechodzi przez ten kabel i tak dalej, to też... To już nie jest gitara. Tak. No, temat tego, co rzeczywiste, nierzeczywiste, tego, co prawdziwe, sztuczne. Ja sobie teraz powoli zdaję sprawę z tego, że już to jest dla mnie jakimś takim narzędziem, mm-hmm. O którym nawet nie myślę. Może rzeczywiście powinienem w ogóle wrócić do tego tematu jako artysta, się zasadniczo tak zastanawiam, bo stało się już dla mnie tak zwykłe, zwyczajne w warsztacie, że się nawet nad tym nie zastanawiam. Mm-hmm. To jest bardzo w ogóle szeroki temat. No tak. Pod względem wręcz filozofii tego, o czym to jest, bo zacznijmy od tego, że od jeszcze prostszej sprawy. Mówi się, że muzyka elektroniczna jest sztuczna, że jest na komputerze, ale prawda jest taka, że wychodzi przez głośnik, który jest fizycznym nośnikiem. Głośnik jest po prostu fizycznym obiektem, który istnieje w przestrzeni, który ma swoje cechy i który też nadaje, pośredniczy w tym procesie wytwarzania dźwięku i odbierania dźwięku przez nas, słuchaczy. Natomiast jest to nadal obiekt rzeczywisty i nie można o tym zapominać. Poza tym nie usłyszymy niczego, co jest wirtualne. Mam na myśli to, że dźwięk musi ostatecznie stać się fizyczny. Jakby tak słyszymy dźwięki, po prostu to są fale, tak. Fale akustyczne, zmiany ciśnienia powietrza. Więc dla mnie jakby zawsze zastanawiałem się, czemu ludzie przywiązują taką wagę do tego, żeby coś nazwać puszką, syntetykiem, czymś sztucznym. I to jest... To jest taka powierzchnia, ale podstawa jakby tego, o czym to jest, bo dało mi to taki powód, żeby zacząć się zastanawiać nad istotą w ogóle rzeczy, rzeczywistości i też tożsamością jako taką, bo dużo rzeczy właśnie, nie wiem, skrajnie przetworzonych albo nie mówię tutaj o sztuce, ale w ogóle chociażby plastik, po prostu plastik jako taki, ten kubek, prawda, ten komputer, to wszystko też jest wytworzone po prostu sztucznie w jakiś sposób. Jakby te klawisze są plastikowe, ten kubek nie jest... Nie możesz powiedzieć, że to jest nieistrealne. Dokładnie, że to też ma... I wiesz, bo odbieranie temu realności albo tego, że to jest prawdziwe, że to jest it's real, odbieranie temu realności, rzeczywistości powoduje, że przestajemy to traktować z jakąś uważnością, uwagą. A wydaje mi się, że to jest jeden z powodów, dla których w ogóle nasz świat wygląda tak, jak wygląda. Mam na myśli to, że to jest taki ekologiczny aspekt tego w ogóle zagadnienia, nie? Że jeśli coś nie ma, jeśli coś jest nieistotne, w ogóle jest traktowane po prostu jako przedmiot i tyle, to łatwo go zniszczyć, wyrzucić, nie dbać o niego. Wydaje mi się po prostu, że konsumpcjonizm i kapitalizm spowodowały, że po prostu my traktujemy rzeczywistość bardzo przedmiotowo. Ja lubię myśleć o rzeczach jako czymś, co też ma swoją bytność, nie? Jest to dla mnie coś rzeczywistego i nie chcę tego zniszczyć tak po prostu. To się przejawia na przykład w tym, że
taką cechą współczesności jest to, że wszyscy mają rozwalone ekrany telefonów. Wszyscy, nie? Pobijane komputery, rozwalone ekrany telefonów. I ja dbam o rzeczy. Na przykład ja rozbiłem telefon tylko raz w życiu. Mhm. Dlatego, i to jeszcze po paru latach i po prostu wypadł mi w obudowie i nie wiem, jak to się stało. Po prostu miał już swoje lata ten telefon. Komputer nigdy nie zalałem, nigdy nie wyrzuciłem, zrzuciłem. Jakby zawsze dbam po prostu o rzeczy. A jak coś mi się zepsuje, to chociaż raczej mi się nie psuje, to idę od razu naprawiać, a nie kupuję nowe, nie wyrzucam po prostu rzeczy. I to jest... trochę czerpię z zero waste, trochę, nawet nie trochę, tylko bardzo czerpię z tej myśli zero waste. Ale to się osadza właśnie o to myślenie, że rzeczywistość to nie są po prostu obiekty, które my możemy sobie spokojnie... Tak, to nie jest, rzeczywistość nie jest tymczasowa. No? Rzeczywistość nie jest tymczasowa. To są rzeczy, które po prostu, o które można zadbać. I... Właśnie chyba jest tymczasowe, jak nie dbać. dokładnie, że tak, właśnie staje się wszystko tymczasowe, gdy się o to nie dba, nie? Po prostu wszystko się zużywa. My też się zużywamy. No. Ale no właśnie, my prawdziwi, tak? My ludzie jesteśmy prawdziwi. To czemu coś, co jest niby sztuczne, a my się zużywamy też? To dlaczego to ma się, wiesz, być potraktowane jako coś, co tak łatwo wyrzucić? No, prawda. Tu chodzi chyba o ten właśnie... Status, jest taki filozof, teraz oczywiście mogę przekręcić nazwisko, Graham Harman bodajże, Graham Harman, i on stworzył takie pojęcie jak, w skrócie, że on w tej filozofii stawia po prostu znak równości pomiędzy dowolnym obiektem a innym obiektem. I obiekt w rozumieniu, że to też może być człowiek, to może być zwierzę, to może być drzewo, to może być kubek plastikowy. Że rzeczywistość składa się z takich obiektów, nie? I po prostu, no my jesteśmy myślący, ale to nie odbiera prawdziwości tym wszystkim obiektom dookoła. Absolutnie się zgadzam. Idąc dalej, jeszcze a propos tej realności, nierealności, tej wirtualności, niewirtualności. Ale już powiedziałem o tym, że po prostu ten dźwięk, rzeczywiście ten syntetyczny dźwięk nie jest syntetyczny, to już powiedziałem, po prostu bo jest fizyczny ostatecznie. Dużo osób mówi, że jest nierzeczywisty, jest sztuczny, dlatego że po prostu jest, nie brzmi jak nic, co jest spotykane w przyrodzie. To też nie jest do końca prawda, ale rozumiem jakby tutaj ten argument. Natomiast... I to mnie najbardziej interesuje, że to, co jest niespotykane w przyrodzie, niby ma być teraz już nierzeczywiste, nierealne. Mm-hmm. To też jest jakaś taka, wiesz, po prostu przesadzona bzdura. Natomiast w tym wszystkim interesuje mnie, poza tym, że wiesz, zaprzeczanie temu i wątpienie w to, że okej, można traktować rzeczywistość przedmiotowo, ja lubię wątpić lubię negować, albo jeszcze inaczej, lubię potwierdzać, że to jest sztuczne. Mam na myśli to, że może tutaj odniosę się do właśnie tego największego aspektu, którym ja się zajmuję w sztuce, czyli też do tożsamości. Napisałem w 2018 roku taki utwór, który nazywa się Disco Bloodbath. I on jest właśnie o zestawianiu tym, co jest realne z nierealnym. Właśnie a propos tej gitary, tam instrumenty nie są przetwarzane w żaden sposób na żywo, ale jest ścieżka elektroniczna, która towarzyszy po prostu 8 instrumentom. I ta ścieżka jest, trochę dubluje to, co oni robią na żywo. I jest cały czas, co się jakoś tak przenika. I to powoduje, że w pewnym momencie już człowiek naprawdę nie wie, co gra na żywo, co nie, jakby co tam się dzieje na scenie, co się dzieje w głośnikach. Nie zastanawia się nad tym. Ja też w tym gram, w pewnym momencie w ogóle w tym utworze jest po prostu taki odcinek, gdzie wyłączamy całe nagłośnienie, wyłączamy całą elektronikę, oni po prostu grają sobie na żywo, akustycznie. Mhm. Po chwili przejmuje to elektronika z powrotem. Zresztą w ogóle też śpiewają Sheryl Lynn Got To Be Real, czyli piosenkę, która właśnie jest o tej trochę realności, nierealności. Ja zawsze lubię ten moment w tym utworze, dlatego że on właśnie stawia pytanie, czy wszystko, co do tej pory było, wszystko, co do tej pory w tym utworze
to było nieprawdziwe, że teraz jest ten prawdziwy moment, czy oni tak naprawdę w tym momencie na chwilę się wybijają z tej prawdziwości i tworzą jakąś dziwną sytuację, mało realną, a może właśnie realną, jakąś fatamorganę, po czym wracają znowu do tego takiego trybu po prostu mieszania tych rzeczywistości. I to jest jakby to, co się wydarza tak w takiej pierwszej warstwie rozumienia, natomiast ten utwór jest bardzo inspirowany, a nawet inspirowany, tylko jest po prostu dotyka kwestii sceny dragowej, drag queen, drag king, czy drag artystów oraz ballroomu. Tam jest bardzo dużo właśnie o... Jest bardzo dużo tak zwanego sczytywania czy readingu, nie? Reading shade'u w tekstach, bo tam się pojawiają takie teksty w tym utworze. I ja jeszcze to zestawiam w ogóle z gamingiem. Tak. I to w ogóle tworzy jakąś taką bardzo dziwną sytuację, ale tutaj zmierzam może do meritum sprawy, że tworzenie takiej persony dragowej, stawanie się drag queen czy drag kingiem, my sobie tworzymy jakąś personę. I ta persona może być totalnie inna od tego, kim my jesteśmy na co dzień. Tak. Tyle, że właśnie tak nie jest to tak, że po prostu my sobie tworzymy kogoś zupełnie od zera. My wypełniamy tą postać naszą obecnością, naszym jestestwem. Ale ja uważam po prostu, że nie da się wymyślić czegoś, to jest totalną antytezą nas samych. Czego nie ma w sobie. Tam. Dokładnie. Że tak naprawdę serdecznie, że to jesteśmy my też, tylko tak. Że to jest jakaś inna... Dokładnie. Inny aspekt naszej osobowości. Bo wiesz, no też mówię na przykład, że na co dzień jest się nieśmiałym, a w dragu jest się super, wiesz, super odważnym. Tak. I, ale to znaczy, że ty masz to w sobie. No. To znaczy, że możesz to mieć, że możesz po to sięgnąć. I ja to nazywam w ogóle tożsamością rozszerzoną. Czyli takim rozszerzaniu siebie. Tak. Ale tak naprawdę to jest po prostu odkrywanie peryferium własnej osobowości. To jest bardzo fajne. Tak samo jest w gamingu, nie? Że po prostu grając w RPG zwłaszcza, to jest tak, że po prostu człowiek się wciela w te postaci i tworzy je. A nie wiem, teraz przechodzę Baldur's Gate 3 i wiesz, i mam coś takiego, że mógłbym dokonywać pewnych wyborów wbrew sobie, ale nie potrafię po prostu. Ja ostatecznie jestem jakąś inną wersją siebie w tej grze. I tyle. I to jest... uważam, że to jest piękne, że właśnie my mamy bardzo... że nasza osobowość to jest spektrum. I czy tożsamość. I Ja jako osoba tańcząca na przykład też tańczyłam i folk, i różne, i contemporary dance, jazz modern, stepowanie nawet tańczyłam. I to jest właśnie za kurtyną i na scenie, za kurtyną jestem Saszą, na scenie jestem inną osobą, odkrywam jakąś rolę, ale nie tylko postawioną, ale taką, wiesz, swoją, która w sumie jest też we mnie. Ona jest, ona ma swoje korzenie gdzieś tam. Ja, mi się wydaje, że w ogóle jest ciężko stworzyć cokolwiek z zera. No nie możesz, nie masz czegoś, jakiegoś takiego, nie wiem, sparkling ognia, no to na scenie też tego nie będzie. Zdecydowanie. To jest coś, co jest włożone i po prostu tego to odkrywasz. Dokładnie. To musisz wziąć z siebie. Tak. Tylko pytanie właśnie, jak bardzo jesteś w stanie to wziąć z siebie. W sensie, jak głęboko poszukać jesteś w stanie, jak bardzo... jak łatwo ci to przychodzi. Może, no tak, jak łatwo ci to przychodzi. Bo tak, no niektórzy po prostu tego nie mają i tyle. I to jest okej. Okay. To, to jest też jest super, że po prostu... Tak. Masz różne rzeczy. Dokładnie. Są różne. O. Tak, dokładnie. Więc no, ta wirtualność i rzeczywistość, właśnie stawiam to pytanie w tym utworze i też w wielu potem innych rzeczach, które robiłem. Czy okej, to jest jakiś, zostało stworzone przez nas samych, nie? To jest właśnie artificial, czy sztuczne, że to zostało wyprodukowane przez nas.
Ale czy to odbiera rzeczy w prawdziwości temu? Mhm. Czy no, to jest to, nie? Czy coś, co zostało stworzone, przestaje, jest nieprawdziwe? Ale wtedy, dobrze, no ja uważam, że jak osoba stworzyła nawet przez komputery tę, wiesz, elektroniczną muzykę, to jest realne dla mnie, przynajmniej. Ale na przykład sztuczna inteligencja zrobiła piosenkę. Mhm. Czy to jest już aż tak samo realne? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Właśnie też nie mogę. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że tak, bo ostatecznie sztuczna inteligencja nie tworzy niczego, czego nie stworzyłby człowiek. Mhm. Nie, że to jest jakieś przetworzenie wcześniejszych treści. Tak. I więc wydaje mi się, że to nadal jest realne. Pytanie tylko, czy jest to wartościowe? Dobra. Czy jest to wartościowe, nie? No bo rzeczywiście jeszcze w dobie deepfake'ów, teraz były wybory w Polsce. Iha, bo tyle deepfake'ów z Kaczyńskim i tak dalej i różnymi innymi politykami. Że miałem takie, o zgrozo. Zastanawiałem się, dlaczego w Polsce nie został wykorzystany w ogóle potencjał deepfake'u, że ktoś nie wpadł na pomysł, zróbmy naprawdę prawdziwą kampanię wyborczą, polityczną w oparciu o rzeczywiście deepfake'i. Że wie, że po prostu kogoś zniszczyć. A w Polsce mam wrażenie, że ludzie naprawdę jeszcze jesteśmy daleko w lesie, jeśli chodzi o właśnie o wykorzystanie medialne deepfake'ów. Mm-hmm. U nas jeszcze nie było chyba jakichś skandalu właśnie z tym, że zrobiono jakiś deepfake i to... O, mój pierścionek. Cały czas się nim bawię. Nie było jeszcze jakiegoś takiego skandalu właśnie, jakieś wydarzenia, gdzie po prostu ten AI został zaprzęgnięty do czynienia zła. Co się zdarza na gminie Stanach Zjednoczonych, chociażby, ale nie tylko. Natomiast miałem takie, kurczę, że niewykorzystany potencjał, wybory tutaj, jakaś taka mroczna strona, bo ja sobie właśnie mam nadzieję, że wiesz, ktoś wpadnie na ten szalony pomysł, nie, i wykorzysta po prostu nie tylko robienie memów, ale rzeczywiście jakiegoś takiego materiału skandalicznego, nie? Ciemne części. Tak. The villain in me. A propos extended, czy to rozszerzonej tożsamości. No właśnie, chyba to bardziej tam się używa więcej tego niż tutaj. Znacznie. Wydaje mi się, że w Europie po prostu mamy trochę inną... Znaczy nasza kultura się po prostu osadza na zupełnie innych fundamentach. Mhm. Takie mam wrażenie. Coraz bardziej, że u nas ta kultura ma po prostu ogromną historię. Kultura Stanów Zjednoczonych to jest ostatnie 200-300 lat, nie? Nawet mniej. Tak naprawdę większość tego, co oni tam mieli... Mam na myśli oczywiście świat biały, bo jeśli chodzi o Afroamerykanów czy sztukę ludów natywnych dla tamtych regionów, to tak, taka sztuka biała to jest po prostu kopia sztuki europejskiej. Mhm. I gdzieś niedawno miałem takie zestawienie, gdzieś widziałem właśnie jakieś takie zestawienie. Ale nie, nawet więcej. Jak studiowałem w Danii, to miałem Brytyjczyka, Walijczyka i Amerykanina za kumpli. I właśnie miałem wrażenie, że jak gadałem z tym Walijczykiem i Brytyjczykiem, to z Josem i Michaelem, to mieliśmy taki totalny flow, jeśli chodzi o sztukę. W sensie rozumieliśmy nasze referencje, rozumieliśmy, też mieliśmy bardzo podobne poczucie humoru. No i był Dylan, który... Dylan też miał równie spaczone poczucie humoru jak my, ale pamiętam, najbardziej zaskoczył mnie fakt, jak zaczął... powiedział, że Prodigy to jest Eurodance.
Ja takie, chyba upadłeś Dylan na głowę, nie? Jakby Prodigy Eurodance. Ty chyba nie słyszałeś Eurodance'u nigdy w życiu. A on tak, nie, dla mnie to wiesz wszystko jedno. Ja tak, wow, nie? Po prostu sprasowanie całej mnogości kultury rave, czy muzyki rave brytyjskiej, do jednego pojęcia Eurodance. I potem zaczął opowiadać właśnie, że w Stanach on na przykład w swoim rodzinnym mieście, on chyba był z Sacramento, może nie, już nie pamiętam, ale on opowiadał właśnie, że u nich na przykład jest bardzo duża scena punkowa, scena rockowa, scena indie, że u nich to jest po prostu bardzo, bardzo duże spektrum, no plus hip-hop rap, tylko że hip-hop rap też to jest coś... To jest troszeczkę inny od tamtej kultury, bo on też się osadza na... on ma bardzo dużą, głęboką historię. Ja też nie jestem znawcą hip-hopu. Natomiast no, wiem po prostu, że to jest jednocześnie... No, to, co się teraz dzieje w hip-hopie, rapie, trapie, jak się pięknie to wymawia, jest odzwierciedlenie... tego, że do tego świata wkroczyli artyści biali, osoby białe. Natomiast no, cała historia, początek hip-hopu to jest przecież no, historia czarnych osób, nie? Afroamerykanów. I o tym trzeba pamiętać. Tak samo zresztą w ogóle no, house music to też jest przecież historia czarnych. Jazz. Tak, no. Zresztą właśnie jazz jest jakby z tym elementem trochę związanym moim zdaniem ze sztuką tamtejszych ludów. Mam na myśli to, że no, jazz się nie powstałby, gdyby nie mówiąc wprost niewolnictwo, nie? Tak samo jest nie wiem, z bluesem chociażby. Tak, no jest tego, jest historia kultury amerykańskiej jest zupełnie dla nas może być niezrozumiała, tylko jakaś taka, jest to rzeczywiście coś dla nas bardziej obcego. O. No bo to są jednak odległe kraje, odległa kultura, zdecydowanie różne historie. Tak samo możemy powiedzieć o Azji. No, jakby na jakąś planetę inną wylądował, bo to jest co innego, to są... Oddzielne trzy rzeczy, które no nie mogą, no w sensie istnieją ze sobą, ale no są różne. Bardzo ciekawa historia ze świata muzyki klasycznej, ale pokazująca w ogóle ten aspekt. To jest historia sprowadzenia gamelanu do Europy. Mhm. To się odbyło pod koniec wieku XIX bodajże, z tego co pamiętam, jak wchodził impresjonizm. Impresjonizm był w sztuce, konkretnie w malarstwie i muzyce. W muzyce akurat no, był to bardzo mały prąd, ale jednak. I takimi głównymi przedstawicielami był Claude Debussy, którego ludzie mogą kojarzyć z bardzo konkretnych motywów muzycznych. Przede wszystkim z Światła Księżyca, no jak oczywiście. Ale wtedy właśnie też w tamtym okresie do Paryża sprowadzono gamelan. Chyba do Paryża. Gamelan to jest zespół instrumentalny też jednocześnie, chociaż nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale gamelan to jest po prostu szereg instrumentów różnych perkusyjnych, nieperkusyjnych, na których gra się po prostu w zespole. I właśnie jak oni przyjechali do Europy z tym gamelanem, to zagrali tam koncert. I ludzie byli tacy, wow, co to jest? W ogóle jakie orientalne, egzotyczne, jakie nie wiadomo jakie. Sęk w tym, że w gamelanie, czy w ogóle w muzyce z hinduskiej, z Indonezji, konkretne zwroty muzyczne oznaczają konkretne rzeczy. I dla Europejczyków na przykład one są totalnie niezrozumiałe. Tak samo te, właśnie Hindusi mają ten taki sposób. Kłam duszy w takich, oni nawet te palce duszy. Dokładnie, dają. Dokładnie. Że to są gesty muzyczne, które mają bardzo konkretne znaczenie semantyczne. Tak.
I u nas było akurat w baroku, wydarzyło się coś takiego rzeczywiście, że była taka, to się nazywało retoryka muzyczna, zwroty retoryczne, gdzie po prostu poszczególne kombinacje dźwięku, wysokości oznaczały różne właśnie emocje albo różne sytuacje. I tak naprawdę ktoś zna się dobrze na tych zwrotach retorycznych, to jest w stanie jakby samymi tymi zwrotami rozumieć, o co chodziło kompozytorowi mniej więcej, jakie budowanie jakich emocji. Na przykład, że nie wiem, jak ktoś lamentował, to tam był jakiś konkretny skok o konkretny interwał, bodajże sekstę czy septymę. I to wszystko coś znaczyło. Natomiast oczywiście to było tylko w baroku, a potem muzyka stała się w Europie dużo bardziej abstrakcyjna. No i ten gamelan, właśnie to zestawienie tej europejskiej myśli z gamelanem, który po prostu został potraktowany jako coś egzotycznego i orientalnego. Właśnie orientalnego jest w ogóle też jedno i drugie słowo wyplenił po prostu z słownika. No tak, no jakby to niezrozumienie, nie? Więc tak samo, no, możemy nie rozumieć kultury amerykańskiej, jak czy tam jest dla nas obca kultura azjatycka, po prostu, bo my mamy własną kulturę europejską. I that's okay. Ważne jest to, żeby pamiętać, żeby nie być europocentrycznym, żeby rozumieć po prostu, że nie jesteśmy pępkiem świata. Tak jak Amerykanie mają z tym trudności, tak my też musimy pamiętać o tym, że nie jesteśmy pępkiem świata. No tak. Ale gamelanie bardzo fajne. Nie wiedziałam nawet o tym. Kurczę. Znalazłam jakiś taki wyraz, że rysunek i malarstwo to jest sposób udekorować przestrzeń, a muzyka to jest udekorować swój czas. O, oh, I like it. Czekaj, podam sobie pierścionek i się do tego odniosę. Ja mam taki zwyczaj mówienia, że muzyka to jest bardzo konkretna sytuacja odczuwania czasu. Bo tak, to jest obraz, to jest... nie wymaga od nas jakiegoś... czy wymaga od nas spędzenia czasu, ale to jest czas, który możemy poświęcić 5 sekund, a możemy poświęcić 5 godzin. Nie? Okay. I to jest nasza decyzja, ile czasu poświęcimy na... Muzyka ma konkretne rozpoczynienie. Ma właśnie, powiedzmy, 3 minuty. Dokładnie. To jest bardzo, no właśnie... I teraz pytanie, jak my ten czas będziemy odczuwać, nie? Też jak kompozytor, czy kompozytorka, czy osoba kompozytorska, czy ta osoba, która stworzyła to dzieło, jak zaplanuje ten czas. I to jest coś, co mnie bardzo zawsze kręciło w muzie, bo... też zauważam, że po prostu jako osoba z ADHD, na przykład ja nie mam problemu z tym, jak jest w muzyce się dzieje za dużo. Mm-hmm. Jak jest po prostu 1000 informacji na sekundę. O ile oczywiście są one jakieś poukładane w sensowny sposób, bo czasami po prostu jest taki... Czasami mam wrażenie, że mam do czynienia z bełkotem, a chciałbym po prostu mieć do czynienia z czymś, co jest frenetyczne. Mm-hmm. Jakieś takie... że cały czas gdzieś idzie do przodu, właśnie, że cały czas idziemy do przodu, ale gdzie to pójdzie, nie wiem. No i moja muzyka też chyba w jakiś sposób taka jest. Tak, ona jest bardzo fajna, mi się podoba, jak ona jest klinczowata, trochę tu, trochę tam i ona ma dużo, 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 dużo warstw, przynajmniej tak brzmi. Tak też jest chyba, tak mi się wydaje. Mam jeszcze jedno pytanie. Dawaj. Bo jestem na trzecim roku, za niedługo wychodzę w świat jako artysta. Jestem ciekawa twojej historii w sumie, bo mi to pomaga, analizuję sobie, myślę, jak na przykład inni artyści, którzy już coś robią. Jak, powiedzmy, wyszedłeś ze studiów, co się z tobą działo? To jest zawsze ciekawa historia. Nie, w sensie każdy przypadek każdego artysty to jest ciekawa chyba historia, właśnie co robi zaraz po skończeniu studiów. Zacznijmy od tego, że ja na studiach, i to chyba też wam mówiłem na warsztatach i w ogóle mówię cały czas, gdzie się tylko da, jak prowadzę jakieś zajęcia. Inicjatywa. To nie jest tak, że uczelnia da ci od razu pracę. To nie jest tak, że uczelnia od razu stworzy ci warunki, żebyś mógł znaleźć tą pracę rachciach, nie? Mhm.
ja zdałem sobie sprawę z tego, że na mojej uczelni jest mnóstwo kompozytorów, kompozytorek, którzy robią świetne rzeczy i żeby się przebić z moimi rzeczami i też pokazywać moje rzeczy, żeby one w ogóle zaistniały. Bo to też jest problem taki, że na uczelni muzycznej, jak studiujesz kompozycję, jest parę okazji, kiedy możesz coś swojego pokazać, ale też musisz je wykazać inicjatywą. Mhm. I na przykład niektórzy moi koledzy, koleżanki nie wykazywali się tą inicjatywą tak bardzo i dzięki temu przez cały okres studiów mieli tylko, nie wiem, parę wykonań. Dosłownie parę. Ja na pierwszym roku w każdym koncercie, którym się dało, brałem udział. Mhm. Co doprowadziło do sytuacji, że ja na pierwszym roku studiów miałem dwa utwory wykonane. I ten drugi był taki dosyć charakterystyczny, że ludzie mieli takie o, wow, 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 że co to jest i w ogóle dużo performatyki. Tam było oczywiście dosyć dużo teatru. Działałem bardzo takie, miałem taki YOLO. Let's go. Na drugim roku to się trochę zmieniło, bo nadal miałem wykonania, właściwie tam już nawet uczelnia mnie zaprosiła do wykonania, ale to jakoś tak miałem, cały czas szukałem dla siebie własnego klucza estetycznego i takiego, co chcę robić konkretnie. I jakoś na koniec drugiego roku napisałem utwór na perkusję, ruch i elektronikę, który został wykonany pod koniec trzeciego mojego roku, czyli piątego semestru. I jeszcze w międzyczasie ktoś był na wykonaniu mojego utworu, chyba właśnie na tym konkretnym, może innym, już nie pamiętam, a może ktoś mnie polecił komuś, coś, whatever. Mhm. Ale chodzi o to, że dostałem propozycję z napisania utworu dla chóru Uniwersytetu Warszawskiego. No, nie wiem, jak to się stało, ale już mniejsza o to. Tamta współpraca akurat była dla mnie trudna, nie będę ukrywać. Natomiast i nie dała mi jakichś tam takich korzyści, jakich myślałem. Znaczy korzyści, to jest złe określenie, ale... Możliwości? Też nie. Chodzi bardziej o to po prostu, że odchorowywałem tę współpracę. To była trudna współpraca z... Już nie będę komentować dlaczego i jak, ale no nie było to dla mnie łatwe doświadczenie. Natomiast te parę miesięcy wcześniej miałem utwór wykonany, który jest, jak podaje biogram i jest lista moich kompozycji, to jest on pierwszym, który zawsze wpisuję, a konkretnie Perks. To jest utwór na ruch, znaczy perkusję, ruch i elektronikę, tam prawie pół godziny muzy. On został wykonany parę razy, jest dosyć trudny do wykonania, gdzieś jest czasem wirtuozowski wręcz. Ale to było coś tak innego, bo ja tam po prostu już trochę określiłem swoją przyszłą estetykę. Takie mieszanie właśnie muzyki, dźwięków ze świata muzyki rozrywkowej, elektronicznej ze współczesną. I dodatkowo jeszcze to był, no, był tam ruch zaprogramowany. Miałem takie poczucie, że okej, okay, robię coś, właśnie lecę w kosmos, wybieram się już nawet nie do Ameryki, tylko po prostu lecę w kosmos. I co się zabiera w kosmos? Dużo tlenu. I rakietę, i paliwo, i może trochę jedzenia. No i kota, żeby mieć co tulić. I ostatecznie ten utwór chyba był ogromnym sukcesem, tak mi się, nie wiem, bo mogę tylko mówić po prostu dlatego, że na podstawie tego, co się potem wydarzyło, bo dostałem propozycję wykonania go na jakichś tam warsztatach, jakiejś sali koncertowej gdzieś tam, dostałem, nie wiem, propozycję współpracy z ludźmi z ASP i się po prostu zaczęło jakby, te pnącza zaczęły się po prostu tak strasznie rozrastać. Ale co jest najważniejsze, i właśnie dlatego mówię cały czas o tej inicjatywie, ten koncert, na którym był ten utwór wykonany, i to jest najciekawsze, to był pierwszy koncert, wtedy jeszcze niecałego, bo tam chyba byłem tylko ja i Teoniki Rożynek konkretnie, moja serdeczna przyjaciółka. Ona była na pierwszym roku i ona miała swój pierwszy utwór właśnie na koncercie, który razem współorganizowaliśmy. To było tak, że to był event na uczelni, ale nam żaden wykładowca nie pomógł, nikt. Jakby myśmy sobie sami znaleźli, bo oczywiście były podania do tam, no, władz, czy nawet nie uczelni, tylko wydziałów różnych, że a tu chcemy zrobić koncert w tej sali tej, gdzie było maksymalnie 50 osób na widowni. Chcemy zrobić
koncert z 4-5 kompozycjami, bla, 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 potrzebujemy elektronikę, w związku z tym taki sprzęt. I myśmy, pamiętam, wszystko ogarniali sami. Tak zupełnie sami. Że... I to było coś takiego, co dało nam... Znaczy, dało mi ogromnego kopa w karierze, bo potem naprawdę te propozycje się po prostu zaczęły właśnie pojawiać. I doszło do tego, że ten utwór z chórem Uniwersytetu Warszawskiego też praktycznie sam organizowałem z chórem, ale już, tak, ten chór był problematyczny. Ale na czwartym roku już miałem też jakieś zaproszenie na różne małe festiwale, coś tam, miałem takie wow, już mam wykonania. I na piątym roku chyba mieliśmy pierwszy koncert mojego kolektywu kompozytorskiego na warszawskiej jesieni, Denrejtu. I tam pokazałem utwór, pamiętam, na 3 altówki, elektronikę i wideo. I to było na warszawskiej jesieni, na festiwalu, największym festiwalu muzyki współczesnej w Polsce i w tej części Europy. I nie wiem, już też zaczęły mi się sypać właśnie różne opcje, propozycje. Jeszcze więcej. No i ostatnim takim już kamieniem milowym w mojej karierze jako kompozytora, no to samodzielnie wyprodukowałem z pomocą trochę finansową, ale to jest pomoc finansowa, to jest dużo powiedziane, ale mieliśmy po prostu plakaty za darmo, o może tak, i mieliśmy też jedzenie na 5 dni prób, no ale wyprodukowałem własną operę na uczelni, operę na 15 instrumentów, ostatecznie było 14 bodajże na scenie, albo 15. Tak, w sensie napisałem sam operę, napisałem do niej tekst na podstawie tekstów, które znalazłem w sieci. Miałem 15 osób w zespole, dyrygenta z Krakowa w ogóle, który mieszkał w Warszawie przez tydzień. Miałem 2 wokalistów z uczelni, Monika wtedy kończyła studia akurat, a Karol był chyba na 2, albo już nie pamiętam w którym roku, ale na pewno był trochę niżej. I 2 aktorów. Dodatkowo jeszcze miałem do tego cały team realizatorski, realizatorów dźwięku. To było chyba, nie wiem, 6 osób, 5. Załatwiliśmy, moja wykładowczyni, która była opiekunem mojej pracy multimedialnej, byłem też na rozszerzeniu multimedialnym, ona załatwiła nam sprzęt z Yamahy za darmo. Jeszcze dodatkowo warsztaty w ogóle z tego sprzętu dla całego właśnie tych realizatorów dźwięku. Bo to było super. To było w ogóle coś takiego, że właśnie tymi takimi... Taką chęcią pokazałem, że jestem chętny i to spowodowało, że ludzie zaczęli, kurczę, on ma potencjał, zróbmy to, nie? No i doszło do tego, że rzeczywiście miałem tą operę, która była pierwszą operą, tam koleżanka chyba zrobiła mikro jakąś operę, a taką, żeby była pierwsza, taka prawowita, pełna opera, chyba nie zdarzyło się przez 30 albo 40 lat na tej uczelni. Mogę się mylić, nie zabijcie mnie, ale było tak rzeczywiście, że nikt nie chciał robić takich rzeczy. Poza tym też prace magisterskie, licencjackie bardzo rzadko są u nas pokazywane, wykonywane, bo to są bardzo często duże utwory. Ja stwierdziłem, że nie ma opcji. Jakby ja muszę mieć swój utwór wykonany. Jakby nie po to męczę się pół roku, żeby potem to poszło do kosza. Albo poszło po prostu na stolik egzaminatorów i tyle. No po prostu trzeba mieć inicjatywę. Trzeba mieć inicjatywę właśnie wysyłać rzeczy i myśleć, jak dotrzeć do innych odbiorców niż tylko na uczelni. Bo to uczelniany sos bardzo przestaje szybko smakować, tak jak smakował na początku. Ja mam takie powiedzonko, miałem w czasie studiów, że całe życie na umówcu, bo rzeczywiście są ludzie na tej mojej uczelni, Uniwersytecie Muzycznym, którzy po prostu całe życie tam wykładają, studiowali, wykładają i po prostu całe życie tam funkcjonują, zawodowo też. Ja tak nie chciałbym, nie? I myślę sobie, dlatego po prostu trzeba cały czas się otwierać na zewnątrz. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że po tej operze jakby już moja kariera w ogóle całkowicie ruszyła. Rok później miałem już zamówienie przez właśnie Warszawską Jesień. Znaczy rok później, właściwie parę miesięcy później dostałem już oficjalne zamówienie festiwalu, które było tym wspomnianym Disco Bloodbath, za które dostałem rekomendację Trybuny Kompozytorów UNESCO.
W dwóch kategoriach dostałem rekomendacje. To też już zapominam o tym. Że dostałem tak, że w dwóch kategoriach różnych. Wiekowej i takiej ogólnej. I tak, no po prostu trzeba pamiętać, że ten zawód wymaga po prostu inicjatywy. Mhm. I cały czas takiego drążenia, męczenia, buły, właśnie, nie wiem, festiwal, przykładowo, festiwal muzyki współczesnej. Dyrektorzy dostają propozycji różnych wykonań, eventów, tysiące codziennie. W sensie są po prostu, ludzie piszą maile i tak dalej i to często po prostu jest jak, wydaje ci się, że piłką o ścianę, po prostu rzucasz się odbija. Rzeczywiście, że się stawiałem w biurze festiwalu Warszawska Jesień, że po prostu tam wiesz, bo tutaj chciałbym przedstawić tą operę na festiwalu i tak dalej. W końcu dyrektor powiedział, że nie mają po prostu takich pieniędzy, czy tam nie mają po prostu akurat takiej możliwości, ale mogą mi zaoferować jakby napisanie utworu. Takiego, żebym ja sobie napisał na jakiś tam zespół i tak dalej, i tak dalej. No i to rzeczywiście poszło po prostu. I przypominam, że 5 lat później po tym pierwszym moim zamówieniu dostałem, nie, 4 lata później dostałem, miałem wykonanie Filharmonii Narodowej na finale tego festiwalu, bo zamówili u mnie utwór. Więc jakby to jest po prostu jakiś taki, to też trzeba pamiętać, że u nas, nie mogę powiedzieć, że ręka rękę myje, nie? Że jest jakiś, że po prostu wszystko się opiera na znajomościach, ale... To też jest ważne. Oczywiście, właśnie o tym chcę powiedzieć, że... Networking. Tak, networking, dokładnie. To nie jest jakieś komuterstwo czy coś, tylko po prostu networking, że nie wiem, poznałem dyrektora Komuny Warszawa w jakichś tam okolicznościach i to spowodowało, że teraz bardzo dużo pracuję w Komunie. Mam różne projekty i tak dalej z Komuną Warszawa. To jest teatr, przypominam. albo nie wiem, mieliśmy... dyrektor artystyczny TR Warszawa był na wykonaniu mojego utworu rok temu i kilka tygodni później do mnie dzwonił z zapytaniem, jakie są moje plany teatralne, artystyczne na kolejne parę lat, bo chcą mnie zaprosić do współtworzenia programu TR Warszawa z nową dyrektorką tam wykonawczą, z Anią Ruchowską, bo Paweł i Ania to jest taki duet dyrektorski. I no, zmierzam do tego, że po prostu to są tak, że po prostu zaprosisz jednego znajomego, innych, coś tam, okaże się, że ktoś ma jakiś kontakt, ktoś tam, nie wiem, wpadnie na pomysł. I tak, no wystarczy naprawdę czasami po prostu z ludźmi gadać mieć taką otwartość. Jestem wielkim fanem networkingu. Ja tak samo. Lubię gadać. Lubię poznawać nowe osoby. A kiedy to jeszcze mi... No w sensie nie idę z celą, żeby mi to pomogło jakkolwiek, bo to nie jest jakby moim celem, ale kiedy to ma jeszcze taką stronę, to lepsze. Absolutnie. No ja akurat odkrywam, że... też kocham po prostu gadać z ludźmi w ogóle, ale jednocześnie... odkrywam po prostu, że to ma też swoje ograniczenia. Mam na myśli, też jestem osobą neurotypową, ADHD na tym się może zatrzymajmy, nie wychodzimy teraz w mój profil psychologiczny, ale też odkrywam po prostu, że czasami po prostu networking jest też męczący na dłuższą metę, ale tak, no jest to też coś super. Ja też uwielbiam rozmawiać z ludźmi, poszerzać swoje horyzonty, wchodzić w kolaboracje, co nie jest też czasami dla mnie proste, ale też na przykład w teatrze się tego bardzo musiałem nauczyć, czyli odpuszczania, że ty robisz swoją działkę, ktoś inny robi swoją działkę i odpowiedzialność ponosisz za swoją działkę. Jeśli ktoś, wiesz, daje ciała na swoim polu, no to co zrobisz, nie? Jakby nic. To też warto po prostu nie być control freakiem, bo my czasami tylko na własnym poletku. I po prostu odpuszczać sobie i ludziom. I wtedy, wiesz, ta sztuka wtedy powstaje w takim dialogu, że to nie jest po prostu ja. Tak. I to jest super. Dobra,
na koniec, krótki blitz. Dawaj. Uwielbiam. Możesz odpowiadać szybko albo nie szybko, jak ci się będzie chciało. Tak, pierwsze pytanie. Gdybyś był meblem, to jakim? O, zgrozo. Pierwsze co mi się... Nie wiem dlaczego, po prostu... Na kastlik, czyli taka stoliczek na nocny, no, przy łóżku. Chyba, nie wiem, może. Może. Nie wiem czemu. Dobrze. Nie? Koty czy psy? Sierść, tak. O, mogę powiedzieć tak. No. Możesz. Tak, kocham wszystko, co ma futro. Łamać czy budować? Moja nieanarchistyczna część mówi budować, ale ta queerowa anarchistyczna mówi łamać, więc chyba łamać. Dobrze. I na koniec, co jest dla ciebie sztuką? Mięso. Jest na można wziąć na sztuki. Chyba tak. Dobrze. Dziękuję ci bardzo za dzisiaj, było świetnie. Dzięki również. Tak.